Dzień dobry, witajcie. Dziś tak wieje, że aż strach z domu wyjść. No ale robota się sama nie zrobi, także trzeba się wziąć. Jutro sobota, więc sprzątanie u zwierząt, to dzisiaj trzeba sobie się jakoś dostać do słomy. Trochę przesunąć bliżej, bo już się skończyła. Wieje tu strasznie dzisiaj. Mam nadzieję, że coś, cokolwiek słychać. Dobra, pomogę trochę wyciągnąć to. Zaraz będzie dalej. Udało wyciągnąć. To jakiś siłacz. Dobrze karmiony to i silny. A tak w międzyczasie pokażę wam, co tutaj jakoś domek znaleźliśmy, jak wyciągnęliśmy. Ktoś ma ładnie pokopane skrytki. Aż tam też dalej się ciągnie. Ciekawe, co tam dalej będzie. Zobaczymy. No, ładne skrytki, ładne. Przyjaciulek, co za afera? Gdzie masz perłę? Ty mi krecik, lepiej powiedz, kto tą słoninkę podpierdzielił sikorką? Ty wiesz, ja wiem, że ty wiesz. Stajemy dzisiaj rano, a tam słoninki nie ma dla sikorek. Zawsze rano przylatywały sobie podziuwać. A dzisiaj ani jednej sikorki, ale nic dziwnego. Słoninka zniknęła, to i sikorek nie ma. Jeszcze przykryjemy do jutra, bo to nie wiadomo, teraz tak wieje, jeszcze jakiś śnieg ma przyjść, to jutro będzie wszystko mokre, więc przykryjemy. Trochę dziurawe, ale to i tak zawsze trochę ochroni. Co on tam znowu tacha? Wiecie, co on tacha? Tacha suszone pokrzywy. W lato zbieramy i teraz właśnie dajemy kurom. Teraz je zaśrutuję na drobno, żeby było. Pokaż, jakie pokrzywki. Ale zapach. Także jeszcze witaminki trochę dostają w zimę, nie tylko w lato. Także zebrane z rowa, tam gdzie nad bagnem byliśmy niedawno. Wysuszone. A tutaj... A tutaj jeszcze te ziemniaczki. I właśnie z tymi ziemniakami będzie mieszał kurom teraz. Ale najpierw musi rozdrobnić to, bo to jest trochę za grube jednak. Także on sobie tutaj porobi. A my pójdziemy zobaczyć jeszcze, jak tam kozy żyją. I Stasiulka. My nie pokazywaliśmy. Koziołek już patrzy, słyszy hałasy. Będzie jedzonko? No, za chwilę będzie. Jeszcze chwilka. Co tam u ciebie słychać, co? W porządku? O, perła. Co tam już znowu do Stasiulki? No, już czekamy. W lutym niby będzie maluszek od Stasiulki. Już się nie możemy doczekać, bo to jest tak piękne zwierzątko, tak malutkie. Perła. No i zwierzątko jedna sprawa, ale też mleczko będzie w końcu. Już się nie możemy doczekać. Tak samo Zuzia. Już taka szeroka, zobaczcie, jaki brzuch. Też niby w lutym, znaczy tak przypuszczamy, że w lutym, no bo tak naprawdę kiedy nasz tutaj tatuś zadziałał, to tak naprawdę nie wiemy. Bo nie jeden raz, oj koszulki, nie jeden raz, no tam zrobił co trzeba, kiedy nie wiedzieliśmy, przypuszczam. No i młoda troszkę chyba później, ale Zuzia myślę, że tak też luty, koniec lutego, no najpóźniej początek marca. I będą śliczności nasze. No i w końcu mleczko i będziemy mogli zacząć robić sery. Oby tylko zdążyć z serowarnią, ale powinniśmy zdążyć. Myślę, że nie powinno być dużego problemu. Pójdziemy jeszcze zobaczyć do kur, czy przez te mrozy przypadkiem nie jest mniej jajek. Chociaż no do tej pory odpukać, ale jajek było no norma. Także mrozów jakoś nie odczuły kury. Jeszcze zobaczymy, czy sobie wyszły dzisiaj na wybieg, ale chyba nie, bo taki straszny wiatr się zrobił. Także tylko tutaj na tym małym wybiegu są. O, tam nie ma żadnej. No, dzisiaj jest taki straszny wiatr, że zimno, po prostu zimno. Dobra, idziemy zobaczyć, ile jest jajek. Wybieraliśmy częściowo. Teraz wybierzemy resztę. A gdzie jest krecik?
Czy zobaczymy, czy kracika nie zamknęliśmy. Szybko, szybko, szybko. Kreciulek! Oj, ty to jo. Dobra, idziemy zobaczyć, ile mamy jajek. O, głodny już kury. Już gospodarz robi jedzonko, już robi. O, już tyle się dzisiaj uzbierało. Zobaczymy dalej jeszcze, ile będzie. Dobra, tylko sobie zamknę, bo tu zaraz o, perła już wejść. Krecik już wejść. Dobra. Coś tam się leży. Jest jajeczko. Nie ma, tu nie ma. Tu. Dziobiesz? Nie dziobiesz, dobra. O, jakie malutkie jajeczko. Też mamy trochę takich młodych kurek, które od pisklaka hodujemy. Więc pewnie, myślę, że to one pewnie te małe jajeczka już zaczynają znosić. Bo innych młodych nie ma. Au! Kura, puść! Ale to jest upała! No patrzcie, jak mi dziobie. No i trzyma. Kura, ała! Ała! Jeszcze tu. Masz jajo? O, nie ma. Dobra. To idziemy. Dobra, przynieśliśmy jajka, możemy wyciągać. Zaraz się okaże, ile jest, ale tak, no, po tym co widzę, to raczej chyba powinna być taka norma. Zaraz zobaczymy. Przez te mrozy myśleliśmy, że może trochę przestaną się nieść, trochę mniej będą znosić, ale no na razie odpukać jest dobrze, aby było tak dalej. Te małe jajeczka zawsze sobie odkładam osobno. No i po prostu my je zużywamy do domu, bierzemy. Oczywiście tak też bierzemy do domu, no ale część idzie na sprzedanie, więc je musimy już później wyciągać tych mniejszych. Także od razu gotowe mamy przygotowane. Takie brudniejsze też odkładam, to później sobie myję i do domu biorę. A to co czyściutkie, to już na gotowo. Dobra, jedna jest. Dobra, okej. Okay. Jeszcze druga. Już na którymś filmie wspominałam, że około 50% mamy nieśności, bo nie dajemy jakichś tam koncentratów i tak dalej. My po prostu chcemy mieć jajka jak najlepszej jakości, nawet kosztem tego, że może być ich mniej. Także no, zależy nam po prostu na jakości i tyle. Jakby było lepsza jakość i większa ilość, to też by było fajnie, wiadomo. No ale to niekoniecznie tak się zawsze da. Takie brudniejsze sobie odłożę. Także troszkę nam się zapas już jajeczek zrobił. Część sprzedajemy, ale jednak większość używamy do produkcji ciast po prostu. Także tylko nadwyżkę sprzedajemy. O, dobra, a jeszcze tu zielone jajeczko. Też praktycznie codziennie jedno zielone mamy. A zielone też czasami tutaj, a tutaj wrzucimy, dobra. Ile mamy? 30? 50, 15, 20, 50, 55 jajeczek. Także norma wykonana, około 60. 50, między 55 a 65 powiedzmy, to jest taka nasza norma. Dzisiaj jest 55, jutro będzie 60 kilka pewnie. Ostatnio nawet 69 się trafiło, ale to tak, no, jednorazowo. Dobra, także idziemy odnieść. Pokrzywki już rozdrobnione. Elegancka sieczka wyszła. Także teraz będziemy tylko mieszać tutaj właśnie z ziemniakami. A ogólnie taki worek nam starczy gdzieś na około miesiąc, także później znowu się zrobi, a później to już będziemy szukać pewnie jakiejś zieleninki. Już pewnie coś tam będzie wychodzić w marcu. Zobaczymy, jaka będzie pogoda. Patrzcie, co tu się wyrabia dziś. To będzie swojski chlebek.
często sobie lubimy zrobić taki swojski chlebek, to nie zawsze czas na to pozwala, żeby zrobić. A i tak mamy teraz maszynę, także nie musimy przynajmniej tego wyrabiać. Trochę sobie ułatwiliśmy, wykorzystując tą do robienia ciast. No także tutaj już się wyrabia. Tutaj sobie przygotowałam jeszcze ziarenka do środka. Siemielniane, słonecznik i pestki dyni. A już tam się wyrabia z płatkami owsianymi. Także taki bardzo pożywny chlebek będzie. No takim chlebkiem to naprawdę dwie sznytki się można najeść na długi czas. Także fajna sprawa, trochę roboty jest, ale naprawdę warto. Chlebki już rozłożyłam do foremek. Jeden posypałam makiem, drugi sezamem. Teraz trochę odstawię w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. No i później do piekarnika, także później pokażę Wam, co z tego wyszło. Mam nadzieję, że wyjdzie. Jeszcze przy okazji, że jesteśmy tutaj w pracowni, to pokażę Wam, jak w serowarni idzie. No trochę przejaśniało, zniknął ten cały bałagan. Tu też udało się pozalepiać te dziury, gdzie była ścianka. Tu z jednej strony i z drugiej. Teraz trochę przeschnie, zeszlifujemy, wtedy druga warstwa na to już powinno być dobrze. Także powolutku idzie do przodu. Tutaj prąd też się już udało podłączyć, także... Bo tu prąd był tylko z tej strony, no a z tej no to trochę mało będzie, nie? Także z tamtej tak samo przydatny. Wyszłam w międzyczasie na zewnątrz, widzę, że mąż tutaj trochę już rąbie drewna. Ogólnie to palimy ekogroszkiem, ale drewno używamy zazwyczaj latem, kiedy palimy tylko na wodę ciepłą. No albo jak mamy awarię, bo też ostatnio nam się awaria zdarzyła, także mamy takie ruszta dokładane, które wykorzystujemy właśnie jak jest awaria. Teraz akurat pokażę Wam, bo chyba nawet tutaj gdzieś leży, jak nam przegryzło żmijkę. Także dobrze, że mieliśmy tak te ruszta, dobrze, że mieliśmy drewno. Także w domu nie było zimno przez ten czas, kiedy naprawiliśmy. Normalnie... O. Przegryzione. A palimy naprawdę bardzo suchym ekogroszkiem, no ale nie wiem. Naprawdę nie wiem, czemu tak się stało. Po prostu już zużycie chyba. Także już ładną kubkę udało się narąbać. Zawsze trochę mniej. Jest moc, także idzie ładnie. Chlebek już upieczony. Wyszedł tak. Więc chyba całkiem nieźle. Jeszcze trochę ciepły, ale już nie mogłam się powstrzymać, żeby nie ukroić chociaż kawałka. Także zaraz będziemy jeść. Więc trzymajcie się, cześć!